cały wór nagród ważnych, krajowych, zagranicznych, Wolności Słowa, Pri Italia. Taki wybuch jej talentu, to myślę, że spowodowała wygrana w konkursie dla młodych imienia Jacka Stwory. Wtedy otrzymała tę nagrodę za reportaż Awantura o Asie. No, jak sam tytuł wskazuje, to po prostu walka o dziecko. Bardzo to już był dojrzały reportaż, bardzo ciekawy i trudny psychologicznie, ale sobie świetnie z tym poradziła. A wygrana w tym konkursie oznacza możliwość zrealizowania reportażu marzeń. I wtedy właśnie Patrycja zaproponowała, że chciałaby zrobić reportaż o tematyce wojennej. Miało to związek z taką dociekliwością dotyczącą, o ile pamiętam, to nazwiska jej mamy. W obozie w Auschwitz nagle na ścianie wśród nazwisk Polaków natknęłam się na nazwisko Rachwał, panieńskie nazwisko mojej mamy. Trochę mnie to zaintrygowało. Później spytałam się rodziców, czy mają coś wspólnego ze Stanisławą Rachwałową. Mama do końca nie wiedziała. Po 2 latach, podczas rozmowy z historykiem z IPN-u, panem Filipem Musiałem, nagle padło to nazwisko Stanisława Rachwał. Po prostu przez zwykły zbieg okoliczności okazało się, że tutaj mam do czynienia z bohaterką. Ta ciekawość otworzyła niezwykle interesujący, dramatyczny temat, który wybraliśmy, żeby ona realizowała w ramach tej swojej pracy. Powstał wtedy właśnie dokument Winna, niewinna. Jedną scenę z tego dokumentu to każdy, kto go słyszał, zapamięta do końca życia, a mianowicie spotkanie pod prysznicem kata i ofiary, czyli kapo z Auschwitz z ofiarą tejże Niemki. Obie wtedy znalazły się w więzieniu Polski PRL-owskiej pierwszych lat powojennych. Komendantka Maria Mandel z Birkenau stanęła na 2 kroki przede mną, naga, mała, pokorna. Z oczu jej płynęły strumienie łez. Wolno, ale wyraźnie, z wielkim trudem łapiąc oddech, powiedziała: proszę o przebaczenie. Wszystkie dawne marzenia oświęcimskie o rewanżu, biciu, prysnęły w mgnieniu oka, stały się nieważne. Uczucie wielkiej litości, smutku wypełniło moją duszę. Płakałam wraz z nimi. Chwyciłam wyciągniętą, proszącą dłoń Mandel i rzekłam: przebaczam. Za ten reportaż Patrycja otrzymała Pri Italia. To już jest wpasowanie na reportażystkę wielkiej światowej klasy. Z jednej strony była tak bardzo pewna tego, co robi, jak zbierała materiał. Natomiast w momencie, kiedy stworzyła reportaż, to ona była jak takie małe dziecko. I taka nagroda dawała jej pocieszenie na chwilę. Na chwilę, że to, co robi, jest wielkie. Ona po prostu kompletnie nie miała świadomości, że to, co robi, jest wielkie. Jak zdobyła nagrodę, to robiła następną rzecz. Ona nie myślała o nagrodzie, tylko robiła następną rzecz, bo poruszył ją człowiek. I to był pierwszy impuls w ogóle wszystkiego, co Patrycja robiła. Zawsze podejmowała takie tematy, gdzie stawała w obronie pokrzywdzonych. I starała się dojść do prawdy, tę krzywdę naprawić, czy też jeśli oni już nie żyli, to ich potomkom. Najbliższą mojemu sercu audycją Patrycji jest ta o młodym chłopaku, Emilu Barchańskim, 17-letnim opozycjoniście zamordowanym przez komunistów w 1982 roku. Bardzo minimalistyczne opowiedzenie o historii, która wydarzyła się 30 lat temu, którą dla nas Patrycja ocaliła. W sekcji zwłok jest prawdopodobnie utoną. Ten straszny na wierzchu język, tak podobno się zachowuje właśnie duszony człowiek. I tak jakby miał jakimś ostrym drutem czy czymś przecięte miał szyję. Powiedziano mi, że to musiał gałąź zaczepić.
wokół syna już było pełno esbeków, nawet dwóch łapiduchów tam z oczki, którzy byli pierwszego, drugiego dnia w tym przy ciele syna, wysłano na urlop i wymieniono na dwóch esbeków młodych ludzi, z których jeden się przedstawiał jako student filozofii, który tam pracuje, jako pokutę sobie wziął tą pracę. Jak syna do trumny dawałam dla syna garnitur i miałam jego ukochany taki orzełek Polska Niepodległa, którą trzymał jako taką też pamiątkę. Chciałam mu to dać do trumny, do klapy wpiąć. Nie umiałam tego zrobić, to ten właśnie SB, który udawał łapiducha, zrobił to bardzo sprytnie, bardzo szybko, pokazał jak to się robi. Jej audycje od początku do końca trzymają w napięciu. Często zastanawiałam się, jak Patrycja to robi, że tak się dzieje. To jest w radiu bardzo trudne, żeby przez 30-40 minut utrzymać słuchacza w niezwykłym napięciu. I to był fenomen Patrycji, że ona tak potrafiła poukładać te sekwencje, że to my byliśmy czasem z rozpaczy, współodczuwaliśmy z bohaterem, a bohater był spokojny, zdystansowany, opowiadał o tym, co wydarzyło się kiedyś, niejako bez emocji. I ten reportaż kończy się przepięknymi słowami głównej bohaterki. Ona mówi: jak dobrze, że pani przyszła. Czuję, że pani jest wysłannikiem od Emila. Czy ja mogę chcieć więcej? Ocalenie pamięci o nim jest czymś ważniejszym niż ukaranie sprawców, które nigdy nie nastąpiło. I po to była Patrycja, żeby ocalać. Patrycja, pamiętam, kiedy już była chora, przerażało ją to, że ona nie ma siły pracować, że ona marzy o tym, żeby robić te reportaże. Ja byłam zaskoczona, bo przeważnie ludzie chorzy się skupiają na sobie, na rodzinie, a ona do ostatniej, dosłownie, niemalże do ostatniej chwili myślała o tym, co jeszcze chce zrobić, i pracowała przez ten czas, jak tylko mogła, robiła reportaże. Ta praca ją trzymała przy życiu. Podczas jej choroby często pisywałyśmy do siebie. Patrycja prosiła, aby przysyłać jej reportaże, bo spędzała długie godziny w szpitalu i po prostu się nudziła i najchętniej zapełniała ten czas słuchaniem. Potem nie dzieliła się opiniami. Co ciekawe, pisała na przykład: moja córka ma do ciebie takie i takie pytanie związane z tym reportażem, czyli słuchała tych audycji ze swoimi dziećmi. Jak miała takie trudne momenty, to dzwoniła do mnie i prosiła, żebyśmy się spotkały, żeby się pomodlić. Była taka jedna modlitwa, żeby Bóg ją zachował dla dzieci. Ona cały czas żyła nadzieją, że wydarzy się cud. Cały czas myślała, żeby Klara poszła na gitarę, żeby Kaja na angielski, na basen. I po prostu cały czas organizowała im to życie z mężem na zmianę. I ten ostatni wyjazd, to strasznie jej zależało, żeby razem z nimi pojechać, żeby one te ostatnie wakacje miały z mamą, nie? Ona już wiedziała w czerwcu, że jest bardzo źle. Ja trochę się właśnie tak martwiłam i tak czasami próbowałam z nią rozmawiać, czy też myśli o tym. A się okazało na samym końcu, że i dziewczyny są przygotowane na to, i ona jest przygotowana na to, że w szkole nauczyciele są na to przygotowani, że wszystko zrobiła, co miała zrobić. Reportaż radiowy jest taką trwałą jednak wartością. On nie żyje tylko jeden dzień. On może żyć dziesiątki lat. Więc mam nadzieję, że tak samo Patrycja wraz ze swoimi reportażami, mimo że jej fizycznie nie ma, to będzie zdobywała swoich przyjaciół. Będzie żyła. Owszem, praca jest w życiu bardzo ważna, nasze zawodowe osiągnięcia, nasz rozwój zawodowy jak najbardziej, ale najważniejsza jest miłość, po prostu miłość. I Patrycja tej miłości w sobie miała, może. Umiała to pokazać w geście, w spojrzeniu, bo w słowach może najmniej, ale nieważne są słowa, bo
Bo nie o słowa chodzi w tych uczuciach. Ona sama wzrastała do miłości i myślę, że pożegnała się z tym światem pogodzona. Dzięki właśnie temu, że kocha. No i myśmy ją kochali. Był to reportaż Jakuba Tarki, Patrycja. Polskie Radio 24. 25 minut po godzinie 23. Wiele cmentarzy oraz nieurządzonych oficjalnie miejsc pochówku Polaków można spotkać m.in. na terenach dawnej Polski, które po II wojnie światowej zostały odebrane i wcielone do ZSRR. Główne miejsca pamięci o Polakach poległych na Kresach w okręgu północno-wschodnim przywołuje Artur Kondrat, prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych. Dzień Wszystkich Świętych to czas zatrzymania i zadumy nad przemijaniem. Dzień, w którym w sposób szczególny myślimy o naszych bliskich zmarłych, odwiedzamy ich groby. Jest to również okazja do wspomnienia tych zmarłych, którzy pozostawili po sobie szczególny ślad w historii i kulturze naszego narodu. Poza grobami krewnych i znajomych, nasze drogi i myśli prowadzą w ten wyjątkowy dzień także do miejsc pochówku osób zasłużonych dla Polski, do naszych polskich nekropolii. Wiele cmentarzy oraz nieurządzonych oficjalnie miejsc pochówków Polaków możemy spotkać m.in. na terenach dawnej Polski, które po II wojnie światowej zostały nam odebrane i wcielone do Związku Radzieckiego. Główne miejsca pamięci o Polakach poległych na Kresach w okręgu północno-wschodnim przywołuje Artur Kondrat, prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Jeden z większych cmentarzy, na których organizowały się prace porządkowe, to cmentarz wojenny w Surkątach. Tam spoczywa 37 żołnierzy, łącznie z dowódcą Maciejem Kalenkiewiczem, którzy 21 sierpnia 1944 roku zostali okrążeni przez siły NKWD i po całodniowej bitwie wielu z nich zginęło, łącznie z dowódcą. Warto też wspomnieć, że w Niecieczy jest cmentarz żołnierzy Czesława Zajączkowskiego, pseudonim Ragnera, gdzie też spoczywa prawie 30 żołnierzy. Tam również zadbaliśmy o ten cmentarz i był też w swoim czasie taki moment, kiedy zorganizowaliśmy uroczystości upamiętniające bitwę i tych, którzy tam polegli. Warto jeszcze wspomnieć tutaj o cmentarzu w Naczy, gdzie była główna baza zgrupowania Północ pod dowództwem Jana Borysiewicza Krysi. Jest ponad 30 żołnierzy jego pochowanych. Natomiast samego dowódcę do tej pory ciała nie odnaleziono. Zginął w styczniu 1945 roku. W miejscowości spoczywa 5 żołnierzy Szeregu Armii Krajowej. Że tam dam i na Facebooku, też, ale możemy wspomnieć również o miejscu pod Iwieńcem w Starzynkach, gdzie ponad 40 żołnierzy w różnych bitwach Antoniego Picha Góry Doliny zginęło. Udało nam się tam postawić krzyż, tablicę pamiątkową, wymienić tych wszystkich poległych, którzy tam spoczywają. Jest symbol, gdzie można odprawić msze święto i za tych poległych pomodlić się. Takich miejsc jest dużo, dużo więcej, natomiast no, też nie jesteśmy w stanie do wszystkich dotrzeć, nie jesteśmy w stanie urządzić tych kwater, tych cmentarzy. Z racji tego, że obecne władze nie są zainteresowane tym, żebyśmy na ich terenie działali i gloryfikowali czyny zbrojne naszych żołnierzy szeregów Armii Krajowej, którzy według oceny tamtejszych władz byli nacjonalistami, którzy próbowali oderwać ziemię od ZSRR i przyłączyć do Polski, więc są uważani jako polscy bandyci. W związku z tym no, ciężko nam jest oficjalnie zadbać o te miejsca. Mamy oczywiście informacje, mamy dokumenty. Staramy się to robić w sposób dyskretny, mniej oficjalny, no, ale żeby symbole chrześcijańskie w tych miejscach, gdzie Polacy i nasi bohaterowie były. Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej planuje kolejne prace w co najmniej 15 miejscach w celu przywracania należnej pamięci polskim bohaterom na Kresach. Ze względu na brak oficjalnej zgody władz Białorusi na ich prowadzenie, lista tych lokalizacji jednak nie może być upubliczniona. Autopromocja. Polskie Radio 24. Aktualne wydarzenia, gorące komentarze, szczegółowe analizy. Politycy w krzyżowym ogniu pytań prosto z Sejmu. W rozmowie parlamentarnej w Polskim Radiu 24. Codziennie od poniedziałku do piątku o 16.15. Ewa Wasążnik. Zapraszam. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. 23.30, Paulina Łukawska. Zapraszam.
Niemal w całej Rosji zapłonęły znicze na Polonii i dyplomaci szczególnie pamiętali o ofiarach terroru stalinowskiego. O szczegółach z Moskwy Maciej Jastrzębski. Hołd pomordowanym oddano na moskiewskim cmentarzu Dońskim, gdzie znajdują się symboliczne groby działaczy Polskiego Państwa Podziemnego. W podmoskiewskim Butowie, gdzie rozstrzelano ponad 1000 naszych rodaków, a także w miejscach masowych kaźni polskich oficerów w Katyniu, Miednoje i Ostaszkowie. Jak przypomina szef sekcji polskiej Stowarzyszenia Memoriał Aleksandr Gurianow, takich polskich cmentarzy jest w Rosji wiele. Jest jeszcze kilka cmentarzy, które rzeczywiście zostały urządzone i funkcjonują jako cmentarze pamięci ofiar represji. I mam tu na myśli cmentarz w Borowiczach, gdzie pochowano internowanych AK-owców. Jeszcze jeden cmentarz niedaleko od Riazania w Skopinie. No takich łagrów było setki i przy każdym z takich łagrów był cmentarz. Większość tych cmentarzy jest opuszczonych. Znicze zapłonęły także na mogiłach zesłańców carskich i ofiar stalinowskich wywózek. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Są już pierwsze dane o pieniądzach, które udało się zebrać w ramach kwesty na cmentarzach w trakcie 42. kwesty na rzecz ratowania zabytków na warszawskich Starych Powązkach. Zebrano 170 tysięcy złotych. Poinformował o tym przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Marcin Święcicki. To trochę mniej niż w poprzednich latach, ale trzeba pamiętać, że pogoda nam nie sprzyjała. Przez wszystkie 3 dni kwesty padał deszcz. Tym niemniej mam nadzieję, że uda się nam wykonać wszystkie nasze plany na przyszły rok, powiedział Marcin Święcicki. Podczas kwesty na rzecz Starych Powązek brało udział około 250 osób ze świata kultury, nauki i życia społecznego. Zebrane w tym roku środki przeznaczone będą na odnowienie kolejnych powązkowskich zabytków w Alei Katakumbowej oraz w 6 innych miejscach cmentarza. W Łodzi zebrano tymczasem prawie 84 tysiące złotych w czasie trwającej 4 dni kwesty na ratowanie zabytków Starego Cmentarza, poinformował prezes Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem Cezary Pawlak. Pieniądze pozwolą na renowację kilku nagrobków. Tegoroczna kwesta trwała od soboty. Pieniądze zbierała młodzież z łódzkich szkół, przewodnicy i członkowie Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem. Po raz pierwszy w ponad 20-letniej historii udział w kweście wzięli przedstawiciele organizacji patriotycznych i historycznych. W Dniu Wszystkich Świętych do zbierania pieniędzy włączyli się znani mieszkańcy miasta. Słowacy od dziś do czerwca zamykają szlaki w Tatrach. Turyści nie mogą poruszać się powyżej schronisk. Władze TANAP, czyli słowackiego odpowiednika Tatrzańskiego Parku Narodowego, tłumaczą to względami bezpieczeństwa oraz ochrony przyrody. Za złamanie zakazu grożą surowe kary finansowe. Działania Słowaków są mocno dyskusyjne i prowadzą często do odwrotnych od zamierzonych sytuacji, mówi Bartek Dobroch, przewodnik tatrzański. To, że te przepisy są niejednolite po polskiej i po słowackiej stronie jest wręcz szkodliwe. Turyście, który spadł na słowacką stronę, helikopter słowacki spotkał się z sytuacją, że ten turysta zaczął uciekać przed tym ratowniczym helikopterem, kryć się przed ratownikami. No, strach przed odpowiedzialnością w tym wypadku powoduje, że ludzie są skłonni do tak absurdalnych działań. Po stronie polskiej od grudnia zamykane są tylko 4 szlaki. Pozostałe, również te prowadzące wzdłuż granicy Polski i Słowacji, są dostępne dla turystów. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wiadomości z życia Kościoła. O powszechnym powołaniu do świętości mówił papież Franciszek podczas mszy świętej sprawowanej dziś w uroczystość Wszystkich Świętych ze szwedzkimi katolikami na stadionie w Malmö. Ojciec Święty wskazał na aktualność ewangelicznych błogosławieństw i pilną konieczność dążenia do jedności chrześcijan. Papież mówił, że dzisiejsza uroczystość skłania nas do myślenia nie tylko o tych świętych, którzy zostali wyniesieni na ołtarze, ale także o chrześcijanach, którzy przeżyli swe życie w pełni wiary i miłości. Nie brakuje wśród nich naszych krewnych, przyjaciół i znajomych. Papież podkreślił, że świętych cechuje szczęście, które swe źródło ma w miłości Boga. Ich drogą, ich celem, ich ojczyzną są błogosławieństwa. Są też one drogą życia, którą wskazuje nam Pan, abyśmy mogli pójść w Jego ślady. Na zakończenie wszyscy odmówili modlitwę Anioł Pański. W krótkim rozważaniu Franciszek zachęcił szwedzkich katolików do przeżywania wiary w modlitwie, w sakramentach i w ofiarnej służbie osobom potrzebującym i cierpiącym. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy powołani do zbawienia i świętości. Śmierć nie jest końcem wszystkiego, ale etapem na drodze do domu Ojca. Dlatego żyjąc, nadawajmy najgłębszy sens wszystkiemu, co robimy, mówił kardynał Kazimierz.
Miesznycz podczas mszy świętej odprawionej w kościele świętego Ignacego na warszawskich Młocinach w uroczystość Wszystkich Świętych. W homilii metropolita warszawski podkreślił, że przypadająca 1 listopada uroczystość to jeden z dni w roku, gdy łatwiej jest stawiać sobie pytania zasadnicze dotyczące życia i śmierci. Po Eucharystii ze świątyni na cmentarz północny ruszyła procesja z modlitwą za zmarłych. Uroczystość Wszystkich Świętych to dzień oddania czci tym wszystkim, którzy weszli do chwały nieba. Początki tego święta sięgają IV wieku. W Antiochii czczono wtedy pamięć o wielu bezimiennych męczennikach. Po ostatniej reformie liturgii teologowie podkreślają, że uroczystość ta obejmuje nie tylko świętych kanonizowanych, ale wszystkich zmarłych, którzy osiągnęli doskonałość. Uroczystość Wszystkich Świętych ma przypominać również prawdę o wspólnocie ze świętymi, którzy otaczają nas opieką. Jutro, 2 listopada, w dzień zaduszny, wspomina się wszystkich wiernych zmarłych. Serwis z życia Kościoła katolickiego przygotował i przedstawił Przemysław Goławski. Polskie Radio 24. Za 24 minuty północ. Idź przez życie tak, aby ślady twych stóp przetrwały cię, mawiał nieżyjący już biskup Jan Chrapek. Ludzie Kościoła, duchowni, których wspominamy w tym roku, niewątpliwie pozostawili po sobie ślady. Agnieszka Trzeciakiewicz. 21 grudnia 2015 roku w Poznaniu niespodziewanie odszedł od nas dominikanin ojciec Jan Góra, doktor teologii, ale przede wszystkim organizator ogólnopolskich spotkań młodzieży nad Lednicą, twórca Jamnej, po prostu duszpasterz. Ojciec Jan Góra uwielbiał rozmawiać. Mam poczucie sensu życia. Mam poczucie sensu tego, co robię. Kocham ludzi i każdy człowiek przychodzący do mnie jest moim darem. Przynosi mi swoje serce, przynosi mi siebie. Każdy mi coś przynosi. Można zwariować. Kto napisał inscenizację o świniach? Niech przyjdzie i niech się tłumaczy. Kasper ze mną nie odbył żadnej rozmowy. Jeżeli was to satysfakcjonuje, ten typ kontaktów, to proszę uprzejmie. Ja mam niedostateczność więzi i relacji, tak? Mnie po prostu to upokarza. Duszpasterz. No, duszpasterz to jest taki człowiek, który pomaga ludziom we wzroście, który pomaga ludziom w dotarciu do Boga. To jest taki człowiek, który nie zastępuje i nie robi za młodzież, tylko stara się, aby poprzez jego działanie młodzi ludzie ani na chwilę nie przestali być sobą. Ale sam się też rozwija. To jest ta bolesna i trudna strona bycia duszpasterzem. I to jest bardzo zobowiązujące. Mnie nie wychowały żadne zewnętrzne reguły. Mnie wychowało oczekiwanie młodych, że dorosnę do powołania. Ja wierzyłem i wierzę, że sam Pan Bóg mówi przez nich do mnie. Do tych ludzi mówię w taki sposób. Jesteśmy, nie zapominajmy, w Poznaniu, gdzie ludzie są poważni, więc jeżeli widzę młodzieńca albo jakiegoś mężczyznę elegancko ubranego, idzie ulicą, to ośmielam się powiedzieć, chodź tu, synu. My się znamy, prawda? No znamy się. A żonę z duszpasterstwa wziąłeś? No wziąłem. A dzieci urodziła? Urodziła. A żona dalej piękna? Piękna. To mówię, synu, pamiętaj, podatek. Podatek. I pokazuję, w którym kierunku ma on iść. Także ja się starzeję razem z ludźmi, razem z tym pięknym miastem Poznaniem. Kiedyś przyjechałem tutaj jako młody, czarny, chudy, przystojny. Miałem 20 kilka lat. Dzisiaj trudno, rozdeptana żaba. Ale myślę, że może nie tyle mój wygląd, ile moje serce jest to samo, może nawet lepsze, może bardziej gorętsze. Myślę, że coraz bardziej kocham tych ludzi i coraz bardziej cenię ludzi z odzysku. Halo? Dzień dobry, kto ty jesteś, gwiazdo? To znaczy, że ja mam pojechać do Krakowa? Słuchaj, gwiazdo, czy ty wiesz cokolwiek o mojej artystycznej randze? Trzeba, żebyś się dziecko przygotowała. Ja przyjeżdżam w sierpniu na Jamną, jestem do dyspozycji, gramy wtedy i tańczymy.
Ty przyjeżdżasz do mnie. Ja sam jestem festiwalem. Tam, gdzie ja przyjeżdżam, to jestem festiwalem. No to trzymajmy kontakt. Duszpasterz? Kiedy przestaje się być duszpasterzem? No, żołnierza się nikt nie pyta, jak ja się czuję. Jak ja się czuję? Śmiesznie, źle, coraz gorzej, a jednocześnie coraz lepiej. Dlatego, że coraz bardziej jestem przekonany co do słuszności tego, co robię. Nie znam granicy. Jak padam, to padam. Jak dojdę do łóżka, to padam, przeżegnam się i padam. Ale gdyby to był mój prywatny biznes, to bym dawno powiedział, jestem emerytem. Jestem emerytem, tak? Ale ja nawet nie bardzo wiem, co to jest emerytura. No jak w zakonie, jak w kapłaństwie można mieć emeryturę? No, chciałbym spełnić swoje życie, to znaczy misję, którą mi Pan powierzył. Czego boi się ojciec Jan Góra? Potępienia wiecznego. Czego się boję? Odłączenia od Chrystusa, odłączenia od Jego miłości. Po prostu grzechu się boję, dlatego że to by mnie obezwładniło, to by mnie strasznie zniewoliło. To jest koszmar, boję się. Staram się wszystkim przebaczać i proszę o przebaczenie tych, którzy rzeczywiście czy mogą zranić, czy bezwiednie, czy wiednie. No ale przede wszystkim chciałbym spełnić wolę Bożą i osiągnąć świętość. No nie ukrywam, no, że jestem wariat, ale nie obawiał się śmierci, bo życie spełnił przed śmiercią, nie przerażał go zgon, bo umiał żyć pięknie i odszedł z tego świata, nie trzaskając drzwiami. Chciałbym osiągnąć świętość, że wypaczono Bożym okiem, Bożym spojrzeniem, jako na pracownika winnicy pańskiej, w ogrodzie pańskim, jako na pracownika ogrodu z pieśni nad pieśniami. Naturalnie, że tak. Wysłuchała Agnieszka Trzeciakiewicz. 28 marca 2016 roku, w poniedziałek wielkanocny, w wieku 39 lat zmarł ksiądz Jan Kaczkowski. 4 lata zmagał się z nowotworem mózgu. Znany był przede wszystkim ze swojej aktywności w mediach społecznościowych. Wyznał kiedyś, że stara się być człowiekiem dramatycznie otwartym na inne punkty widzenia. Ślady, które po sobie pozostawił, były szczególne. Dla mnie jest to niezwykłe doświadczenie, kiedy mam wątpliwości co do istnienia Pana Boga, a czasem będąc księdzem wątpiącym, znaczy nie wątpiącym, ale sceptycznym, racjonalnie stąpującym po ziemi, to są dwie rzeczy, które mnie do tego przekonują, że On jednak istnieje, że bardziej probably jest niż probably no. Otóż jeden to jest kosmos, piękny kosmos, który jakoś ze sobą współgra, a drugi to jest właśnie zjawisko śmierci, którego towarzyszem jestem bardzo często. I wtedy, kiedy widzę umierających, którzy tracą ten blask w oczach, gdzieś zawieszają swoje oczy bardzo daleko i te okołośmiertne doświadczenia, które gdzieś są badane naukowo, które są tak bardzo powtarzalne, nie tylko na Kaszubach, tam gdzie pracuję, gdzie pojawiają się rzeczywiście w tamtej rzeczywistości dusze przodków, dusze zmarłych, kiedy i to nie może być przypadek, że kiedy to się tak nieustannie powtarza, że ktoś woła mamę, ojca, oczywiście psycholog, sceptyk mógłby to wytłumaczyć, że to jest jakieś powrócenie do dzieciństwa, ale skoro ja w to mocno wierzę i doświadczam, widzę to właściwie codziennie, że te nasze dwie rzeczywistości, które my tak paskudnie oddzielamy, tak na zimno oddzielamy, one się pięknie przenikają, że ludzie, którzy są spokojni, potrafią rzeczywiście bardzo spokojnie odejść. I w tym jest ogromna mistyka i w tym się po prostu czuję Pana Boga. Przez wiele lat byłem kapelanem w niedużym szpitalu w Pucku, gdzie były takie łóżka, nazwijmy to, intensywnej terapii i często byłem tam wołany jako kapelan po prostu wtedy, kiedy coś się dramatycznego działo, kiedy była prowadzona reanimacja, przebiegałem, było bardzo blisko i wchodziłem na salę, udzielałem namaszczenia chorych. Wyobraźmy sobie, że pacjent konał, często niestety
to zadanie lekarza, albo wspólnie ufaliśmy sobie, należało przekazanie rodzinie informacji o tym, że reanimacja jest zakończyła się niepomyślnie. Oczywiście wiadomo, wtedy jest szok, bo rodziny nie zawsze w tym stresie czytają tych wszystkich znaków, że wszyscy zaczynają biegać, a potem biegnie ksiądz. A ja proponowałem im później, my to w hospicjum także stosujemy, takie przygotowanie, takie domknięcie śmierci. To znaczy, żeby emocjonalnie spróbować się zmierzyć z tą sytuacją. Czy chcecie Państwo wejść do swojej mamy? Tak. Więc ja musiałem być w niezwykłym napięciu, bo wchodziłem razem z nimi i wiedziałem, że mam kilku bardzo ciężkich pacjentów w okolicy. I klękaliśmy przy łóżku. Ja specjalnie ich rozkręcałem troszeczkę, tak psychologicznie podkręcałem i powiedziałem, pomyślcie, że mama Was czuje, nawet może nie słyszy, ale czuje. Powiedzcie jej, że ją kochacie. Powiedzcie, że jej przebaczacie, że prosicie o przebaczenie. Oni się rozkręcali psychicznie. Ja to kończyłem jakąś bardzo krótką, zwięzłą modlitwą i wtedy wychodziliśmy po to, żeby ten wyrzut adrenaliny nie odebrał im tej sceny, żeby oni ją zapamiętali. I dokładnie tak samo robimy to w hospicjum. My często w zespole rozmawiamy o tym, jak przebiegała dana opieka. Po prostu przeprowadzamy ewaluację każdego przypadku. Czy zespół dokonał wszystkich czynności, czy ktoś z nas zawiódł, czy ja zawiodłem, czy psycholog zawiódł, co było niedopowiedziane. Ale są takie odejścia, gdzie było trudno, gdzie było dużo łez, ale czujemy się bardzo spokojnie. Wtedy, kiedy byliśmy blisko, nie chcę mówić tak bardzo religijnie, kiedy była modlitwa, kiedy była najprostsza miłość, koronka do Bożego Miłosierdzia, gromnica, takie najprostsze, najzwyklejsze rzeczy, które pozwalają tą śmierć zdecydowanie zhumanizować. Wysłuchała Sylwia Sułkowska. Trzeciego maja tego roku zmarł gdański arcybiskup senior Tadeusz Kocłowski. Ksiądz arcybiskup znajdował czas dla każdego, mówią mieszkańcy Trójmiasta. Dla znanych i nieznanych, biednych i bogatych, młodszych i starszych, wspomina ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Wspominając księdza arcybiskupa Tadeusza Kocłowskiego, widzę go jako człowieka, który łączy, człowieka dialogu i człowieka, który przewiduje. Pozwólcie przytoczyć zdanie wyjęte z listu świętego Pawła do Galatów, tak bardzo nam potrzebne, by mieć świadomość tego, kim jesteśmy. Czym jest nasze człowieczeństwo? Do czego jesteśmy wezwani? Jakie mamy zadanie do spełnienia? Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeśli synem, to i dziedzicem. Jeśli synem, to musisz podtrzymać to wszystko, co jest wielkie w Twoim ojcu, w Twojej rodzinie. Rodzinie ludzkiej, rodzinie polskiej, rodzinie Kościoła. To był człowiek obecny. Tam, gdzie coś się działo w Polsce, a tak samo w Kościele powszechnym. Jakie są aktualne potrzeby Kościoła? No, to co Benedykt XVI nieustannie mówił, mianowicie Kościół to nie jest jakaś instytucja o charakterze religijno-charytatywnym. Kościół to jest mistyczne ciało Jezusa Chrystusa. Jak on pięknie mówił, kiedy mówił o kłopotach, które są aktualnie w Kościele, kiedy czuł się jak razem z apostołami w Łodzi. Były piękne, słoneczne dni, Łódź płynęła spokojnie, a były bardzo groźne burze i tych burzy też było trochę. I na pewno nie przychodziło to koło papieża, to wszystko przechodziło przez niego. Wierzymy, że sens ma nasza egzystencja, jeśli zatopimy się w Bogu, bo On jest źródłem, owszem, sprawiedliwości, ale przede wszystkim On jest Ojcem, który jest miłością. Ksiądz arcybiskup Kocłowski przez 33 lata pełnił posługę biskupa. Kiedy został mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II, był jednym z najmłodszych biskupów. Znak wielkiego zaufania też temu właśnie człowiekowi. W minionych latach przeżywaliśmy Dzień Papieski pod hasłem Jan Paweł II, odwaga, świętość. A na afiszu tego Dnia Papieskiego sylwetki kardynała Wyszyńskiego, prymasa, kardynała
na Wojtyły, papieża, Jerzego Popiełuszki, błogosławionego. Odwaga świętości, powołanie do świętości, nie teoretycznie tylko ukazywane, ale praktycznie. Świętość zdobywa ten człowiek, ty i ja, poprzez twój i mój wysiłek, wielkie zadanie, które stoi przed nami. Ksiądz arcybiskup Kocłowski miał zdolność gromadzenia różnych środowisk, o różnych poglądach, potrafił łączyć te środowiska. I z tego był znany chociażby Areopag Gdański. To jest przykład wspólnej platformy, na której mogą spotykać się różni ludzie o różnych poglądach i mogą wspólnie rozmawiać. Dlatego wkład księdza arcybiskupa Kocłowskiego jest bardzo wielki w dialog narodowy. Papież w polskim parlamencie, o czym mówił? Ojczyźnie. Owszem, wolny, pewno nie może być skłócony, ale musi troszczyć się o dobro wspólne Rzeczpospolitej. Trzeba przypomnieć o wielkiej wartości solidarności. Obowiązek czuwania jest największym zobowiązaniem, które stoi przed nami. Wydaje się, że wyrasta Polaków nowe plemię, które chciałoby się nazwać plemieniem Jana Pawła II. To jest skarb polskiego społeczeństwa. Jego zaangażowanie w Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która kilka tysięcy osób wykształciła. Nie zapominajmy, że człowiek nie może tylko korzystać z dobroci innych. Człowiek musi ubogacać swoją kulturą osobistą, swoim intelektem, swoim sercem, swoją dobrocią innych. Czas biegnie, ale żyjcie przed wami. Piękno życia osobistego, małżeńskiego, rodzinnego. Świat czeka na nasze świadectwo. Na wasze świadectwo. Ja mam prawie 80 lat, wy macie 16-18. I to jest wielkie zadanie, które stoi przed nami. Przed każdym z nas. Maryjo, powiedz nam dzisiaj, jak matka, co zrobić, by tego życia, najpiękniejszego daru, nie zmarnować. Nie miałem jakichś tajemnic, że w życiu dziecka, które przeżywało II wojnę światową, miałem 8 lat, 39. Czy w roku 45, kiedy kończyła się wojna, przychodził bolszewizm i rozpoczynałem gimnazjum, mając lat 15 w Krakowie. Potem piękny okres studiów, kapłaństwo, biskupstwo, praca w seminarium. Oczywiście ktoś się zawsze, są skłonni przyczepiać do jakichś szczegółów. Zaraz będę mówić o Stella Maris, zaraz będę mówić o konflikcie Jankowski-Gocłowskim. To nie były konflikty, po prostu błędy ludzkie, które trzeba było wyjaśnić, rozwiązać i szukać dalej dobrej atmosfery życia. Prywatnie był osobą bardzo życzliwą, bardzo ciepłą, bez barier. Dla każdego miał uśmiech, dobre słowo i do każdego podchodził z życzliwością. Wszyscy jesteśmy w drodze. Ziemia nie jest naszym celem. Ziemia jest dana nam jako miejsce i czas, by realizować obowiązki, które wynikają z naszej natury ludzkiej, z Bożego polecenia, ale nie jest naszym celem. I dlatego jesteśmy w drodze, jesteśmy pielgrzymami do domu Ojca. Przygotowała Małgorzata Warta-Zwita. Drugiego sierpnia tego roku odszedł od nas arcybiskup senior metropolii krakowskiej Franciszek Antoni Macharski. Był postacią niezwykłą. Przyjaciel Jana Pawła II, charyzmatyczny duszpasterz, znawca sztuki i ludzi. Nazywano go księciem kościoła. O śladach, które pozostawił w Krakowie, opowiadają znajomi, współpracownicy i rodzina. To zdjęcie przedstawia taką skarpę w Orłowie. Stoją wszystko. Mały Nusik, czyli kardynał Franciszek. Nusik na niego się mówiło. Potem mój ojciec, bo taka była według starszeństwa, że tak powiem. Potem Nina, a potem Maryśka, czyli Nina, twoja mama. No, mama i ciocia zawsze mówiły. Do końca. Myśmy zawsze mówili wujku. No, rodzina zawsze traktowała wujka jako po prostu członka rodziny. Wujka, myśmy czasem nawet nie doceniali tego, że po prostu jest na takim stanowisku i absolutnie nie traktowaliśmy go jako księcia. A to, że rzeczywiście był taką postacią, no to chociażby od samej jego fizjonomii wychodziło, prawda? Bo on się nosił godnie, a równocześnie był bardzo skromny. I takie to połączenie tych dwóch takich, wydawałoby się, przeciwstawień
to dawało coś takiego książęcego w nim właśnie. O. Był uśmiechnięty przede wszystkim, miał niebywałe poczucie humoru, bardzo takie właściwie surrealistyczne. Stroił miny, przekręcał słowa. Ja mam 4 wnuków i on ostatnimi czasy właśnie tak z moimi wnukami. Autoironiczne także. Byłem ostatnio u pana okulisty, którym wspominano, był tu u nas kiedyś ksiądz kardynał i nasza pani pielęgniarka po wizycie chciała zrobić sobie zdjęcie komórką księdza kardynała i pana doktora, no i przymierza się i mówi, ale będzie obcięcie nóg. Nie zmieści się ksiądz kardynał cały na tym kadrze, a ksiądz kardynał, niech się pani nie martwi. Ja także wśród chirurgów mam znajomych. Taki lekko uśmiechnięty, ale to jest uśmiech też sceptyczny, prawda? I on taki był, on był sceptyczny w stosunku do świata i do swojego najbliższego otoczenia, do rodziny, do przyjaciół. Do siebie bardzo, tak, do siebie bardzo potrafił z siebie żartować, nie z wszystkimi oczywiście, ale z ludźmi, którzy byli z nim blisko, to sobie żartował, ale on się znał na ludziach. Muszę powiedzieć, że dosyć łatwo rozpoznawał ludzi, którym może zaufać, a którym nie. Miał cechę, która byłaby bardzo potrzebna wielu ludziom, a mianowicie umiał rządzić. Umiał rządzić tą sferą i duchową, i materialną tego, co mu powierzono. Zawsze życzliwie uśmiechnięty. Czasem parę razy pogroził palcem, też nie powiem, że nie, ale to zawsze z życzliwości. I moja rola tutaj to najczęściej takie łagodzenie zdenerwowania tych, którzy przychodzili na spotkania z księdzem kardynałem. Wszystkie właściwie przyjmował ksiądz kardynał. Przychodzi pani ze swoim synkiem, że wracała pociągiem do Krakowa i w tym pociągu ukradziono jej torebkę, gdzie miała aparat do mierzenia cukru u swojego synka. Rok 82. Nie ma tego aparatu ani gdzie kupić. No i przyszła do księdza kardynała z drogi, zupełnie z dworca. No i ksiądz kardynał wysłuchał tam dziecko, pobłogosławił księża Andrzeju, znajdźmy jej ten aparat. Znalazł się nawet u mnie w pokoju. I jak mówiono często, drugi brat Albert. Teraz jak słyszymy po śmierci wujka, jak spotykaliśmy się z różnymi osobami, które nam opowiadały o nim to, co pamiętają i tak jak go odbierają, to myślę, że myśmy sobie nawet nie zdawali może sprawy, z jakim człowiekiem mamy do czynienia, bo myśmy patrzyli głównie jednak przez pryzmat rodziny na niego, a nie zdawaliśmy sobie może nawet sprawy, jakiego to jest formatu duchowego człowiek. Nieprawdopodobnie wielkiego i teraz dopiero widzimy różne znaki tego. To, żeby być sobą, to się trzeba dobrze sobie przyjrzeć, tak jak potrafimy przyjrzeć się innym. I już tu jesteśmy. Więc jak się mnie pytali, to co ty właściwie będziesz robił, jak będziesz na emeryturze? A ja powiedziałem, będę sobą. Wspomnień wysłuchała Agnieszka Trzeciakiewicz. Autopromocja. Polskie Radio 24. Czy w twoim krwiobiegu płynie choć kropelka benzyny? Jeśli tak, zapraszam w każdą sobotę o 15:15. 3 kwadranse pełne pasji do motoryzacji. Zawsze interesujący i inspirujący goście, z którymi rozmawiam na tematy leżące w sercu każdego miłośnika samochodów i motocykli. Od dziedzictwa i zabytkowej motoryzacji po najświeższe nowinki techniczne. Podpo-